Poznańscy pozytywiści w XIX wieku. Hipolit Zegielski urodził się 6 stycznia 1813 roku w ławkach koło Trzemeszna. Jako młody chłopiec był już bardzo samodzielny, ponieważ w dzieciństwie stracił matkę, a jego ojciec bankrutował. Uczył się w Gimnazjum w Trzemesznie, a następnie w Gimnazjum świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Dzięki znacznym umiejętnościom i świetnym wynikom w nauce, przede wszystkim w dziedzinie matematyki i języków obcych, otrzymał stypendium rządowe. Studiował na Uniwersytecie Berlińskim. Po powrocie do ojczyzny, do Poznania, został nauczycielem języka polskiego i języków starożytnych, greki i łaciny, w gimnazjum, którego był absolwentem. W roku 1841 Cegielski ożenił się z Walentyną Motty. Miał on z nią trójkę dzieci – Stefana, Karolinę i Zofię. Prowadził pracę naukową oraz napisał podręcznik do gramatyki języka greckiego. Podczas niepokojów w 1846 władze pruskie narzuciły Cegielskiemu kontrolę mieszkań swoich uczniów. Nie wykonał rozkazu, przez co jego kariera nauczyciela dobiegła końca. Pozbawiono go środków do życia, lecz dzięki pomocy bliskich i przyjaciół otworzył w poznańskim bazarze sklep z narzędziami rolniczymi. Zakład rozwijał się w szybkim tempie i przekształcił w małą fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, która roku 1855 przeniosła się na ulicę strzelecką ze względu na brak pozwolenia władz na pozostanie w bazarze. Działalność społeczną Cegielski zaczął od współpracy z Karolem Marcinkowskim, pełniąc w latach 1850-1868 funkcję wiceprezesa Towarzystwa Pomocy Naukowej. Był zwolennikiem reformy szkolnictwa średniego, jego zasługą było powstanie Szkoły Realnej w Poznaniu. W 1848 roku założył pierwszy niezależny dziennik w Poznaniu, Gazetę Polską, której był redaktorem naczelnym. Po jej upadku pisał Do Gońca Polskiego. Zmarł 30 listopada 1868 roku w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu Świętomarcińskim obok Karola Marcinkowskiego oraz swojej żony. W roli głównej Antonina Chomik Nagrywała Agata Jankowska. Dźwięki montaż Wiktoria Śpiewek. Tekst Zuzanna Dmowska. Czytała Marianna Helsner.